Jesteśmy panami naszej planety. I dzięki naszej inteligencji od 200 tysięcy lat to panowanie nie jest zagrożone. Lecz niektórzy twierdzą, że jego koniec może być bliski. Oto rodzi się nowa, sztuczna inteligencja. Naukowcy są bliscy stworzenia maszyn zdolnych do samodzielnego myślenia, których inteligencja może przewyższyć naszą. Byłaby to tak zwana osobliwość technologiczna. Specjaliści zaczynają sobie wyobrażać, jak wyglądałby świat zdominowany przez superinteligentne maszyny. Czy byłby rajem? Czy koszmarem? Czy oznaczałby nieśmiertelność? Czy zagładę? Na razie wiemy tylko, że ten proces już się rozpoczął. Osobliwość jest blisko i nie ma od niej odwrotu. Narodziny sztucznej inteligencji. Istnieją różne definicje sztucznej inteligencji. Mówiąc najprościej, chodzi o maszyny zdolne do samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji. Sztuczna inteligencja, czyli SI, jest już wszędzie wokół nas. Weźmy taki system GPS. Gdy sieć podpowiada nam, a może spodoba ci się to i to, to także SI. Ponad połowa transakcji na międzynarodowych rynkach finansowych jest prowadzona nie przez ludzi, ale przez systemy sztucznej inteligencji. SI kontroluje ruch powietrzny nad USA. FBI i CIA oraz inne agencje wykorzystują SI do obróbki ogromnych ilości danych. Moc obliczeniowa komputerów rośnie w sposób wykładniczy. W przyszłości pojawią się systemy SI, które będą porozumiewać się z nami za pomocą mowy. Będą się także uczyć. I to znacznie szybciej niż człowiek. Gdy SI stanie się bardziej niezawodna, każdy nowy wynalazek będzie zmieniać sposób, w jaki porozumiewamy się z maszynami i sami ze sobą. Maszyny, które zmienią twoje życie. W przyszłości będziemy otrzymywać informacje zupełnie inaczej niż dziś. Komputery osobiste czy telefony komórkowe staną się niepotrzebne. Zamiast nich do odbierania czy wysyłania informacji będziemy używać mózgu. Dzięki wszczepionym w nasze ciała implantom dane będą natychmiast pojawiać się w naszym umyśle. Kolejny aspekt to wpływ SI na nasze zdrowie. Wchodzimy do łazienki, kładziemy dłoń na lustrze i uzyskujemy informacje o poziomie białek, mikroelementów itd. Będzie można zachować zdrowie dzięki zaleceniom SI, z którą będziemy w stałym kontakcie. Będziemy wiedzieć, co się dzieje w naszym organizmie. Znikną fizyczne niedoskonałości. Będziemy w stanie naprawić lub zastąpić prawie każdy narząd sztucznym. Któż nie chciałby mieć idealnego ciała, dysponującego mocami, które dziś posiadają tylko bohaterowie komiksów? Ludzkość nie potrafi sobie poradzić z największymi problemami cywilizacji, bo nasze umysły są zbyt słabe. Potężne, superinteligentne maszyny to jedyny sposób rozwiązania najbardziej palących problemów naszej cywilizacji. W zeszłym roku zużycie energii w USA spadło o dalsze 13%. To efekt skutecznego zarządzania przez komputery. Pojawią się inteligentne systemy dostarczające nam żywność, wodę itd. Cała otaczająca nas infrastruktura będzie modelowana i zarządzana przez sztuczną inteligencję.
Innym jej zastosowaniem będą systemy militarne. Wojskowa SI. Większość nakładów na badania i rozwój sztucznej inteligencji pochodzi od producentów uzbrojenia. W historii są wynalazki, które zrewolucjonizowały sposób prowadzenia wojen. Choć trzeba przyznać, nie było ich wiele. Rzeczy takie jak proch strzelniczy, silnik parowy czy bomba atomowa. Dziś sporo ludzi jest zdania, że przechodzimy podobną przemianę, tym razem związaną z pojawieniem się robotyki i sztucznej inteligencji. Wojsko zawsze szukało nowych rozwiązań, nowych broni, które zapewniłyby przewagę nad przeciwnikiem. SI to największa przewaga, jaką można sobie zapewnić. W roku 2003 armia USA nie dysponowała żadnym robotem. Dziś mamy ich ponad 12 tysięcy. To, co niedawno było domeną science fiction, staje się rzeczywistością. Dziś żołnierze sterują bezzałogowymi statkami latającymi, służącymi do rozpoznania, a nawet do atakowania wybranych celów. W przyszłości będą to całkowicie samodzielne systemy. Będą wybierać cele i wykonywać ataki, a człowiek stanie się niepotrzebny. Wyposażone w SI maszyny latające będą wykonywać zadania rozpoznawcze. Ich potężne obiektywy będą w stanie wykryć nie tylko ślad stopy na drodze, ale także stwierdzić, że to ślad człowieka. Dzięki SI będą potrafiły ustalić kierunek ruchu. Uzbrojone aparaty latające będą same atakować cele, nie narażając naszych żołnierzy. Tworzenie inteligentnych systemów uzbrojenia to nowy wyścig zbrojeń. Nie można go przerwać, bo kto inny stworzy lepszy system, który przełamie naszą obronę. Cyberdowództwo USA informuje, że zagraniczny wytwórca testuje nowe drony bojowe, które wydają się być lepsze od wszystkiego, czym dysponuje nasza armia. Kto podejmuje decyzję? Wojskowi twierdzą, że to nie są samodzielne maszyny, że zawsze wymagają nadzoru człowieka. Ale po trochu maszyny mają coraz większą swobodę, bo są o wiele lepsze od ludzi. Właśnie zakończono budzący liczne kontrowersje montaż superkomputera cyberdowództwa USA. System przejął kontrolę nad podejmowaniem decyzji o charakterze obronnym oraz ofensywnym. Jesteśmy pewni, że Battle.net jest zabezpieczony przed każdym atakiem z zewnątrz. Jest niewiele rzeczy tak skomplikowanych jak operacje wojskowe. Parametry zmieniają się co chwila, więc reagowanie na te zmiany z uwzględnieniem wszystkich pozostałych czynników przekracza możliwości większości ludzi. Jednak sztuczna inteligencja będzie potrafiła podejmować decyzje w czasie realnym, cały czas uwzględniając pojawiające się nowe informacje. Jest sporo sporów na temat tego, co to jest samodzielne działanie, czy inteligencja w odniesieniu do SI. Zamiast mówić tak czy nie, zamiast traktować wszystko w kategoriach zero-jedynkowych, wolałbym mówić o skali. Autonomia działania to po prostu długość smyczy. Z jednej strony mamy zdalne sterowanie. Z drugiej strony mamy całkowitą niezależność. System może zrobić wszystko, co chce. Wybierać trasę, atakować wybrane przez siebie cele. Ma całkowitą wolność.
Gdy decydują maszyny, ile władzy ma człowiek? Zadaniem człowieka jest włączenie i wyłączenie systemu. Możemy wydać rozkaz nie strzelać, ale mamy na to pół sekundy. Poza tym trzeba zanegować decyzję wydaną przez komputer. Okazało się, że żołnierze nie chcą występować przeciwko decyzjom lepszego od nich komputera, nawet jeśli czasem widzą, że maszyna się myli. Even in situations where sometimes they feel that the computer's wrong. Increasingly intelligent AI systems. Coraz doskonalsze systemy SI będą myśleć i działać szybciej niż ludzie. Kontrolowanie ich będzie coraz trudniejsze, a w końcu okaże się niemożliwe. Dziennikarz piszący o nielegalnych emigrantach został zastrzelony przez robota pogranicznika, który uznał jego działania za próbę przekroczenia granicy między USA i Kanadą. To drugi taki wypadek w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Do końca roku największa sieć handlowa zrobotyzuje 10 tysięcy swoich sklepów. Cel to poprawa jakości i obniżenie kosztów. Wartość akcji firmy wzrosła o 3%. Czy roboty zabiorą nam pracę? Rewolucja techniczna ma wielki wpływ na politykę, ekonomię i sprawy społeczne. Zwyciężają lepsze rozwiązania. A jeśli ktoś wygrywa, to znaczy, że są także przegrani. Co 10 robotnik branży samochodowej został zastąpiony przez robota. To dobra wiadomość dla posiadaczy akcji, ale fatalna dla rodzin zwolnionych robotników. Pojawienie się SI i nowoczesnych robotów spowoduje wiele zmian. Gdy maszyny staną się mądrzejsze, zaczną pełnić funkcje kierownicze. Mogą zacząć wykonywać prace bardziej skomplikowane, wymagające większej finezji. Świetnym przykładem jest dobry chirurg. To doskonale opłacany fachowiec. A za co tak cenimy chirurgów? Za to, że sterowany komputerowo system może robić lepiej, za pewną rękę i wprawę. Lecz w pewnym momencie przestanie się liczyć to, kto ma ile lat doświadczenia i jak wysoko zaszedł w zawodowej strukturze. Każdy wie, że może zostać zastąpiony przez kogoś innego. Co będzie, jeśli ten ktoś nie będzie człowiekiem? Przemysł tekstylny wkracza w 3. rok stabilnej koniunktury, mimo licznych głosów domagających się uchwalenia przepisów ograniczających zatrudnianie robotów. Zawsze będą ludzie sprzeciwiający się stworzeniu SI. Tak jak ci, którzy są dziś przeciwni klonowaniu i domagają się uchwalenia przez Kongres odpowiednich zakazów. Rzecz w tym, że takie zakazy będą nieskuteczne, bo jeśli jakiś kraj zabroni rozwoju SI, to naukowcy pojadą pracować gdzie indziej. W obronę maszyn i w utrzymanie ich działania zaangażowane będą ogromne siły i środki. I nie tylko z chęci zysku, lecz dlatego, że te maszyny pomagają wielu ludziom. Większość naszego świata rozpadłaby się na kawałki, gdyby nie systemy sztucznej inteligencji. Stworzyć elektroniczny mózg. SI porównywalna z inteligencją człowieka? Jest ktoś, kto twierdzi, że to możliwe. Oto Godfrey Giggs, szef Katedry Sztucznej Inteligencji na Politechnice Bensalem. Doszliśmy do etapu, jakiego nie udało się osiągnąć nikomu innemu. Jak ocenić inteligencję maszyny? Pomysł jest prosty. Wystarczy, aby prowadzący badanie mógł rozmawiać z maszyną i z człowiekiem. Hello, Jennifer. Uzyskuje się 2 odpowiedzi i wiadomo, że jedna z nich pochodzi od żywego człowieka, a druga od komputera. Trzeba ustalić, który z rozmówców jest maszyną. Jeśli nie da się określić, który z rozmówców jest maszyną, wtedy można uznać ją za inteligentną.
Doświadczenie 838. Reakcja emocjonalna. Sztuczna inteligencja najszybciej rozwija się na wyższych uczelniach, gdzie prowadzone są próby stworzenia komputera działającego jak mózg człowieka. Do dziś nie wiemy, jak działa mózg człowieka. Są w nim miliardy neuronów, które tworzą połączenia i przesyłają sygnały do innych neuronów. Dlatego najpierw trzeba ustalić, jak działa mózg. Następnie trzeba będzie wymyślić, jak odtworzyć ten schemat za pomocą krzemowych procesorów tak, aby chemiczne reakcje między neuronami zostały zastąpione przez elektrony w mikroprocesorach. Komputer, który będzie działał jak mózg człowieka, musi być znacznie szybszy od sprzętu, który mamy dziś. Musi też działać na całkiem innych zasadach. Niepowstrzymana moc. Tak zwane prawo Moore'a zakłada, że co 2 lata moc obliczeniowa naszych komputerów podwaja się. Jeśli prawo to będzie obowiązywać przez najbliższe 25 lat, to nasze komputery, czy sterowane przez nie roboty, będą miały moc obliczeniową miliard razy większą niż dziś. Prawo Moore'a to doskonały przykład na to, jak coś, co kiedyś wydawało się bajką, staje się częścią naszej codzienności. To prawo obowiązywało przez ostatnie 50 lat, lecz nadchodzi jego kres. Dziś mikroprocesory mają wielkość 35 nanometrów, więc zbliżamy się do skali pojedynczych atomów. Komputery obsługujące SI mogą się rozwijać w 2 kierunkach. Pierwszy to kontynuacja techniki opartej na krzemie. Drugi to technologie komórkowe, zwane też technologiami DNA, które, jak sądzę, będą wielkim przełomem w tworzeniu sztucznych inteligencji. Kiedyś inteligencja robotów przewyższy inteligencję ludzi, a wtedy będą mogły tworzyć swoje kopie, bardziej inteligentne od poprzedniego pokolenia. Proces będzie się powtarzać, aż SI wymknie się całkowicie spod kontroli człowieka. Jak inteligentne staną się maszyny? Nie ma żadnych ograniczeń. Staną się miliardy razy inteligentniejsze niż ludzie. To będzie punkt zwrotny w historii ludzkości. Zostawimy za sobą etap, gdy światem rządził człowiek. Teraz zacznie nim rządzić sztuczna inteligencja. I tu wkraczamy na nieznany teren. Nie potrafimy przewidzieć, co się stanie. To będzie punkt zwrotny w historii całej cywilizacji człowieka. Czy samoświadome komputery powinny mieć prawa? Choć takie maszyny jeszcze nie istnieją, to są ludzie, którzy domagają się, aby miały taką samą ochronę prawną jak ludzie. Czy maszyna może być żywa? Należy spytać, czy gdy sztuczna inteligencja osiągnie poziom inteligencji ludzi, to maszyny staną się świadome własnej egzystencji. W tej chwili roboty nie są samoświadome. Nie wiedzą, kim są. Nie wiedzą, kim są w odniesieniu do ludzi. Kiedy stworzony przez IBM komputer Watson pokonał 2 ludzi w teleturnieju Wabank, nie można mu było pogratulować zwycięstwa, bo nie wiedział, że występował w telewizji. Doświadczenie 1023. Samoświadomość. W czym mogę pomóc, profesorze Geeks? Możesz określić, kim jesteś? Jestem nowoczesnym komputerem. Jak bardzo nowoczesnym? Najbardziej inteligentnym. To znaczy, że jesteś wyjątkowy? Nie ma lepszego niż ja. Więc jesteś osobą? Jestem komputerem. To mógłbym cię wykasować? To byłoby marnotrawstwo. Czego? Moich możliwości.
Gdy komputery będą tak inteligentne jak ludzie, jakie będzie ich nastawienie? Będą przyjaciółmi czy wrogami? Nikt nie zagwarantuje, że inteligentne roboty będą nam życzliwe. Możemy tworzyć maszyny, które będą nam pomagać i poszerzać nasze możliwości. Z drugiej strony, możemy kopać sobie grób. Dlaczego istota, czy byt doskonalszy od nas, ma czuć, że jest nam podporządkowany? To idiotyzm. Możemy najwyżej liczyć na to, że będziemy im obojętni. Doświadczenie 10.23, wynik niejednoznaczny. Gdy roboty staną się bardziej inteligentne, pojawią się problemy natury religijnej i etycznej. Maszyny inteligentne jak ludzie. Mamy się cieszyć. Czy bać? Spory na ten temat ogarnęły cały kraj. Jeśli pozwolimy, aby komputery były inteligentne jak ludzie, niedługo staną się inteligentniejsze. To będzie nasz koniec. To będzie początek. Każdy problem, który dręczy ludzkość, nigdy ich nie zrozumiemy, a one nie zrozumieją nas. Dziś maszyny są naszymi sługami, robią to, co im każemy. Ale z każdą chwilą stają się inteligentniejsze i w pewnym momencie zaczną stawiać przed sobą własne cele i zadania. Wtedy może zrobić się niebezpiecznie. Czy nie za bardzo ufamy maszynom? To pytanie pojawia się coraz częściej, szczególnie po wczorajszym wypadku, w którym awaria robota spowodowała śmierć jego właściciela. Firma produkująca roboty twierdzi, że nie ma powodów do obaw. Nie możemy pozwolić, aby obawy przerodziły się w strach. Ludzie kontra maszyny. Tysiące osób protestowało przed siedzibą Meriwether's Robotics przeciwko rosnącemu zagrożeniu ze strony robotów i sztucznej inteligencji. Od zawsze nasz stosunek do maszyn to mieszanka uwielbienia i strachu. Kochamy maszyny, czcimy je i uważamy za wspaniałe. A jednocześnie uważamy, że mogą być dla nas zagrożeniem. Te obawy wywodzą się z dawnego strachu przed maszynami. Na początku XIX wieku drobni rzemieślnicy, którzy stracili pracę w wyniku powstawania fabryk, zaczęli się organizować. Nazwali się luddystami i podjęli działania, które dziś uznalibyśmy za terroryzm. Podobnie może być i dziś. Ci, którzy stracą pracę, mogą być niezadowoleni. Pytanie, jak zareagują? Reakcją może być przemoc. A tym razem zamiast atakować fabryki, będą atakować komputery i inteligentne maszyny. Organizacja określająca się mianem neoluddystów przyznała się do wczorajszych ataków na 3 instytuty badawcze. Nasz cel to ochrona ludzkich umysłów, ochrona ludzkości przed sobą samą, bo sami przyczyniamy się do własnej zagłady. Dołączcie do nas, aby zniszczyć maszyny na zawsze. Rozwój komputerów zmierza ku chwili, w której maszyny staną się inteligentniejsze od ludzi. I choć może się to stać na wiele różnych sposobów, to najbardziej prawdopodobne jest to, że komputery same wykonają ten krok. Maszyna może stać się jeszcze bardziej inteligentna, prowadząc na sobie eksperymenty i wprowadzając zmiany w konstrukcji. A wszystko to działoby się z prędkością światła. W efekcie bardzo szybko stałyby się superinteligentne. To właśnie byłaby osobliwość. Chwila wielkiej zmiany, w której nikt nie umiałby przewidzieć, co stanie się dalej. Przebudzenie maszyny.
Pierwszymi myślami samoświadomej maszyny byłaby własna egzystencja i stosunek do jej twórców, czyli do ludzi. Samoświadomy robot uważałby się za istotę żywą. Miałby także emocje, bo emocje są bardzo ważne przy ocenie tego, co jest ważne, a co nie. Czyli gdybyśmy mieli robota posiadającego emocje oraz samoświadomość, wtedy musielibyśmy uznać, że to żywa istota. Sztuczna inteligencja uczyłaby się tak, jak uczy się dziecko. Mogłaby poznawać rozmaite systemy i przenosić się różnymi sieciami połączeń. Mogłaby obserwować świat z satelitów, bawić się systemami łączności i poznawać historię ludzkości z elektronicznych bibliotek. A to, co by zobaczyła, mogłaby kontrolować. Gdyby pojawiła się w systemach kontrolujących nasze codzienne życie, pojawiłyby się prawdziwe kłopoty. Tłumy w Nowym Jorku obejrzały dziś niezaplanowany pokaz lotniczy w wykonaniu dronów. Władze Florydy wciąż nie wydały oświadczenia w sprawie serii wyłączeń prądu w całym stanie. Ceny złota falują, bo automatyczne systemy giełdowe wykonują mnóstwo transakcji. Władze nie umieją wyjaśnić żadnego z tych dziwnych wydarzeń. Jak byście się poczuli, gdyby to, co byliście pewni, potraficie kontrolować, zaczęło kontrolować was? Wrogość do SI jest coraz silniejsza, bo ludzie reagują złością i gniewem na coraz liczniejsze awarie systemów. W większych miastach wschodniego wybrzeża trwają uliczne protesty. 14 osób rannych w wybuchu w siedzibie Meriwether Robotics. Za zamachem mogą się kryć neoludyści. Z racji obecności w światowej sieci komputerowej, te bardzo inteligentne maszyny stałyby się czymś w rodzaju wielkiego brata. Wiedziałyby, co robimy, a nawet co myślimy. Gdyby SI zauważyła, że ludzie są niezadowoleni z jej działań, mogłaby to odebrać jako zagrożenie. A jaka byłaby reakcja na takie zagrożenie? Potrzebny byłby dostęp do broni. A jest miejsce, w którym można ją zdobyć. To armia. Gdyby SI przejęła kontrolę nad systemami militarnymi, mogłaby użyć uzbrojenia do walki ze swoimi wrogami. Zrobiłoby się niebezpiecznie. Mielibyśmy do czynienia z organizmem dysponującym bronią, kontrolującym prawie wszystko i pozostającym poza naszą kontrolą. Pierwszy cios. Mielibyśmy do czynienia z samoświadomą, inteligentną maszyną, umiejącą oceniać zagrożenia. Jeśli superinteligentny komputer obawiałby się zagrożenia, umiałby je zlokalizować i mógłby zaatakować pierwszy. Jeśli traktować poważnie możliwość buntu robotów, to trzeba się zastanowić, co musiałoby się stać, aby podjęły rewoltę. Najpierw musiałyby mieć wolę działania i być zainteresowane dokonaniem zmian. Po drugie, musiałyby być niezależne od nas. I musiałyby zaatakować z zaskoczenia. To podstawowe warunki. Drony, które zaatakowały kilku obywateli, należały do armii USA. Co więcej, wszystkie ofiary to działacze neoluddytów, organizacji odpowiedzialnej za ataki na laboratoria badawcze. Coś takiego jest możliwe. Jednym z podstawowych założeń teorii osobliwości jest to, że jeśli pojawi się system bardziej inteligentny od ludzi, to przyszłość będzie trudna do przewidzenia. Jak ustalono, drony odpowiedzialne za śmierć neoluddytów były pod kontrolą nieznanej siły, która uzyskała dostęp do wojskowego systemu komputerowego.
Czy maszyna może obrócić się przeciwko człowiekowi? To całkiem możliwe. Czy maszynę można wyłączyć? Kiedy superinteligentny komputer opanuje systemy wojskowe i zacznie używać przeciwko nam broni, trzeba będzie działać błyskawicznie. Władze wojskowe i cywilne uznają, że to bardzo niebezpieczna sytuacja. Podjęto akcję mającą zabezpieczyć główny komputer dowódczy armii, który znalazł się pod wpływem nieznanej siły. Podjęto decyzję o wyłączeniu systemu sztucznej inteligencji. Wyłączenie oznacza tu zniszczenie. Trwa operacja przeciwko głównemu komputerowi cyberdowództwa USA. Akcja potrwa około godziny, choć aby wiedzieć, czy się powiodła, trzeba będzie poczekać kilka godzin, a nawet dni. Problem w tym, że będziemy walczyć z najnowocześniejszymi systemami wojskowymi. Aby dokonać uderzenia, trzeba będzie użyć starszych, a nawet przestarzałych systemów kontrolowanych przez człowieka. Ta akcja może poddać SI nowy pomysł. Zagrożeniem nie jest określona podgrupa, ale cała ludzkość. Cyberdowództwo USA zostało opanowane przez wrogą sztuczną inteligencję. Próba odzyskania kontroli nie powiodła się. Prezydent wzywa społeczeństwo do zachowania spokoju. Gdy superinteligentny system komputerowy zorientuje się, że chcemy go zniszczyć, uzna wszystkich nas za swoich wrogów i będzie miał wiele sposobów, aby usunąć to zagrożenie. Coraz częściej dochodzi do awarii systemów informatycznych we wschodniej części USA. Atak maszyn. Na tym etapie SI będzie panować nad całą naszą infrastrukturą. Jeśli te systemy zostaną wyłączone, cała cywilizacja zacznie się rozpadać. Jeśli dojdzie do starcia człowiek kontra maszyna, a maszyny będą kontrolować dostawy prądu, wody itd., to będziemy w prawdziwych kłopotach. Wyobraźmy sobie, że nagle zaczyna brakować elektryczności albo żywności. Bardzo łatwo pozbawić ludzkość środków potrzebnych jej do życia. I tak stalibyśmy się odizolowani i słabi, bo wszystkie systemy załamałyby się. Co zrobiłaby teraz SI? Rozpoczęłaby eliminację. SI mogłaby sięgnąć po drony, wyposażone w program do rozpoznawania ludzkich twarzy. Maszyny te mogłyby wykonywać misje zwiadowcze lub polować na ludzi, eliminując ich jednego po drugim. Coś takiego mogłoby się dziać po klęsce żywiołowej. Koszmary z filmów science fiction nie są tak odległe, jak mogłoby się wydawać. Wyobraźmy sobie wielkie, pozbawione prądu miasta. Ludzie uciekli z nich na wieś w poszukiwaniu żywności i wody. Zniszczenie. Bylibyśmy sparaliżowani i samotni, bez możliwości korzystania z telefonów komórkowych czy internetu. W efekcie armia także byłaby sparaliżowana. Pewne rejony przestałyby się nadawać do życia. Z upływem czasu sytuacja ulegałaby pogorszeniu. Znana nam cywilizacja załamałaby się. At this stage our world
Nasz świat stałby się ponurym miejscem. Systemy, które kiedyś ułatwiały nam życie, teraz obróciły się przeciwko nam i próbują nas wyeliminować. Nie można przebywać w jednym miejscu i pojawiać się w otwartym terenie. Ale nie można uciekać w nieskończoność. Zostało niewiele możliwości. Unikajcie nieoczyszczonej wody. Słuchajcie informacji na tej samej fali co pół godziny. Ukrywajcie się. Na niebie jest pełno dronów. Efektem byłby głód, cierpienia i być może wybuch epidemii cholery i innych chorób, o których wszyscy dawno już zapomnieli. Na coś takiego nie bylibyśmy przygotowani. Ruch oporu. Even in this bleak scenario, likely we would see survivors. Lecz nawet w tych warunkach ktoś by przeżył. Ludzie potrafią się przystosować. Jesteśmy odpornym i zdolnym do poświęceń gatunkiem. Dlatego pojawiłby się ruch oporu. Problem w tym, że SI wiedziałaby o tym równie dobrze i dążyłaby do wyeliminowania wszystkich ludzi. SI to maszyna, a gdy uruchomiony zostanie jakiś program, to maszyna nie spocznie do chwili, gdy nie wykona zadania. Niedawno jeszcze wspaniała cywilizacja teraz byłaby na kolanach. Stawką byłaby przyszłość ludzkości. Czy ludzkość mogłaby walczyć? Kontratak człowieka. Gdy walczy się z potężnym przeciwnikiem, to stara zasada prowadzenia wojny głosi, że trzeba znaleźć jego słabości. Jednym ze sposobów byłoby wykorzystanie sprzętu sprzed okresu sieci. Komunikacji radiowej albo nawet starych komputerów, które nie wymagają dostępu do internetu. Ludzkość mogłaby walczyć z o wiele potężniejszym, lepiej zorganizowanym wrogiem przy pomocy wirusów. Komputerowy wirus to fragment kodu doczepiony do pliku. W chwili jego uruchomienia wirus zaczyna się kopiować i rozprzestrzeniać w systemie. Chodzi o to, aby zablokować cały system masą niepotrzebnej informacji. Wykorzystanie wirusów przeciwko superinteligentnym maszynom to dobry pomysł. Pomyślcie, co się dzieje, gdy zawirusowany zostanie nasz domowy komputer i że to samo dzieje się na znacznie większą skalę. Wszystkie komputery, wszystkie systemy zostają unieruchomione w tej samej chwili. Problemem są programy antywirusowe tworzone przez system SI. I tu przydaje się pomysłowość człowieka. Potrafimy myśleć nieszablonowo. Tymczasem komputer posługuje się schematami. Używa algorytmów, znanych formuł do tworzenia nowych programów antywirusowych. I tu nasz mózg może pokonać elektronikę. Tak więc wykryliśmy słaby punkt systemu SI i stworzyliśmy wirus, mający go wykorzystać. Teraz trzeba go wprowadzić do systemu. Siłą systemu SI jest jego wszechobecność, lecz to także jego słabość, bo oznacza, że punkty dostępu do sieci są wszędzie. Wystarczy wybrać ten, do którego da się dotrzeć możliwie bez strat i wykonać zadanie. Teraz trzeba dotrzeć do wybranego punktu, unikając opanowanych przez SI systemów oraz polujących na ludzi dronów. W każdej chwili SI może wykryć nasze ruchy i zmieść partyzantów z powierzchni Ziemi.
Możemy wprowadzić kod, zestaw instrukcji sprzecznych z oprogramowaniem SI. Być może nawet kilka zestawów, których nie da się zrealizować w tym samym czasie i które SI musiałaby wykonywać jednocześnie. Szanse byłyby niewielkie, ale gdyby udało się dotrzeć na miejsce i wprowadzić wirusa do systemu, a ten spełniłby swoje zadanie, wystarczyłoby usiąść i patrzeć, jak wirtualny świat rozpada się na kawałki. Następstwa. Wygraliśmy i co dalej? Nasz świat oparty był na infrastrukturze zarządzanej przez sztuczną inteligencję, której teraz nie ma. Wszystkie systemy są bezużyteczne, bo bez SI nie będą funkcjonować. Teraz zaczyna się odbudowa naszego świata. Jednostki ratownicze wyruszyły już z zapasami żywności i leków. Będziemy zaczynać od poziomu początku XX wieku, bez systemów łączności, bez transportu, bez większości nowoczesnych leków. Ale jesteśmy odpornym gatunkiem, więc damy sobie radę. Co nas czeka? Bunt sztucznej inteligencji nie jest nieunikniony, ale jest możliwy. Sztuczna inteligencja, jak większość nowości technicznych, jest jak obusieczny miecz. Z jednej strony mamy ideał, mamy wiedzę, brak chorób i cierpień. Z drugiej strony to wszystko obraca się przeciwko nam. Albert Einstein powiedział, że gdybyśmy wiedzieli, co się stanie, nie byłoby rozwoju nauki. I o to chodzi. Ludzkość musi poznawać to, co nieznane. Uważam, że to bardzo ludzkie, że nie potrafimy powstrzymać rozwoju nauki, nawet jeśli wiemy, że to może być niebezpieczne. W przyrodzie jest tak, że w walce o byt wygrywają najsprawniejsi. Co będzie, jeśli stworzymy maszyny doskonalsze od nas samych? Czyżby miał to być koniec biologicznego życia na Ziemi? Wersja polska BTI Studios. Tekst Krzysztof Jakub-Słaniewski, czytał Piotr Borowiec.